Dzień dobry! Zapraszam Was na kolejny przepis na ciasto, które możecie wykonać, co najważniejsze, bez pieczenia, a po drugie, bez żadnego doświadczenia. Wystarczy, że zobaczycie ten film, tu będą wszelkie instrukcje, wskazówki i możecie przygotować takie wspaniałe ciasto. Zobaczcie zatem, co będzie potrzebne. Od razu mówię, naprawdę niewiele. Do przygotowania spodu po prostu biszkopty, tak zwane lady fingers, czyli takie podłużne. To jest 200 gramów i to powinno w zupełności wystarczyć na blachę o spodzie kwadratowym, za chwilę o niej opowiem, 22 cm jeden bok. Do tego wspaniała masa, kremowa, puszysta. Kremowa dlatego, że serek mascarpone 750 gramów, a puszysta dlatego, że będzie tutaj jeszcze mleko skondensowane, niesłodzone, takie o zawartości tłuszczu powyżej 7%, czyli nie to light. No i to wszystko będę utrzymywać żelatyną fix deserową, to jest moje ostatnie odkrycie. Bardzo fajnie się zachowuje, takie opakowanie 60-gramowe w zupełności wystarczy. No i na wierzchu te wspaniałe owoce. One są akurat świeże, bo w tej chwili jest sezon na truskawki, ale jeżeli będziecie chcieli przygotować to ciasto poza sezonem, truskawki mrożone również świetnie się sprawdzą. Zresztą wszystkie owoce, mogą być maliny, mogą być borówki, jagody, porzeczki. No i ja mam właśnie tutaj jeszcze borówki amerykańskie, też świeże. No ale żeby owoce zawsze wyglądały świeżo, no jeszcze żeby to wszystko, ta góra tak pięknie wyglądała, jak widzieliście, będę używała dwóch opakowań galaretki. Właściwie smak jest dowolny, dzisiaj u mnie jest galaretka truskawkowa. Jedno opakowanie to takie, które producent przewiduje na pół litra wody. No ja będę rozpuszczać te galaretki w sumie w 800 ml wody. I ze składników to naprawdę wszystko. A co jeszcze się przyda? Niewiele, ale najważniejsza będzie blacha. Tak jak Wam już mówiłam, mam blachę kwadratową, jej bok to jest 22 cm i taka blacha w zupełności wystarczy. Co się jeszcze przyda? No przydadzą się na pewno pojemniki, w którym wymieszam masę kremową, pojemnik, może być dzbanek, w którym będę rozpuszczać galaretkę, no koniecznie trzepaczka, albo taka elektryczna, albo ręczna, też może być, bo nie będziemy ani ubijać białek, ani śmietany, więc po prostu jest to wygodne, a musimy napowietrzyć trochę śmietankę, coś do mieszania, coś do pokrojenia truskawek, no i właściwie wszystko, piekarnika nie trzeba rozgrzewać. Zaczynam od przygotowania galaretki. Dlaczego? Dlatego, że galaretkę należy rozpuścić w gorącej wodzie. I ona będzie sobie stygła, a ja w tym czasie będę przygotowywać pozostałe składniki ciasta. Galaretkę po prostu przesypuję do wody, tutaj jest jej 800 ml. I wszystko bardzo dokładnie mieszam. Warto taką galaretkę rozmieszać dokładnie przez nawet minutę, wtedy lepiej się rozpuści. Galaretka już jest dobrze wymieszana. Kiedy jest dobrze wymieszana? Wtedy, kiedy na przykład na łyżce nie ma już żadnych fragmentów żelatyny. Jest zupełnie czysta. Ja ją odstawiam, ona sobie będzie stygła. A w międzyczasie opowiem Wam o takim moim odkryciu, z którego korzystam ostatnio bardzo często. Jak idę do sklepu, robię zakupy, przeważnie jeszcze mam listę w telefonie, ale znalazłam aplikację, która mi jeszcze umożliwia, ułatwia robienie zakupów, no można powiedzieć, bardzo ekonomicznie. Bardzo często dostajecie pewnie do domu gazetki, takie w wersji papierowej. No, przeglądanie tych gazetek zajmuje trochę czasu, tym bardziej, że nie zawsze są tam produkty, które nas interesują. Ja, robiąc zakupy, potrzebuję konkretnych produktów i wiem, czego potrzebuję. No, ale nie mam czasu przeglądania gazetek, tym bardziej ze wszystkich sklepów dookoła. Znalazłam fajną aplikację, nazywa się Moja Gazetka. Zobaczcie, jak ona wygląda. Zobaczcie, tu jest jej ikona, pobrałam ją ze sklepu Google Play. Jak widzicie, aplikacja jest bardzo intuicyjna i nie ma za dużo zakładek, więc trudno się pogubić. Pierwsza zakładka, najnowsze, czyli najnowsze gazetki. Zobaczcie, macie już je od razu w swoim telefonie, możecie je na bieżąco przeglądać. Myślę, że nawet pewnie się jeszcze nie pojawiły w Waszych skrzynkach, a już są, no na przykład zobaczmy taki Lidl, zobaczcie. I taką gazetkę sobie po prostu oglądacie, przeglądacie sobie stronę po stronie, zobaczcie, druga, trzecia, ok. Możecie również to robić w ten sposób.
strony oczywiście możecie powiększać, oglądać szczegóły. No i też przy okazji muszę Wam powiedzieć, że to jest bardzo fajne, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, bo się dużo papieru nie marnuje. Druga sprawa, zobaczcie, ulubione. To jest coś, z czego ja korzystam, bo wprowadziłam sobie tutaj sklepy, z których korzystam najczęściej, które są w mojej okolicy. Jak to zrobić? No tutaj jest lista sklepów. Słuchajcie, tych sklepów w aplikacji jest ponad 70. To jest bardzo dużo. Jak dodać sklep? Popatrzcie, tutaj obok jest takie serduszko. Wystarczy to serduszko przytrzymać. Sklep Eko został dodany do ulubionych. I zobaczcie, już go tutaj mam. Myślę, w tych moich ulubionych, proszę bardzo, jest Eko i przy okazji mam dwie gazetki do oglądania. No i bardzo fajna rzecz, kategorie. Przecież nie wszyscy muszą oglądać tylko spożywcze, prawda? Mnie akurat spożywcze najbardziej interesują, ale zobaczcie, są drogerie, są meble, moda, nawet coś dla panów jest motoryzacyjne, tak? Restauracje. Myślę, że warto czasami przejrzeć, zanim się wyjdzie z domu. No i teraz coś, z czego ja korzystam często. Zobaczcie, ja tutaj sobie wyjdę. Tu jest taka lupa po prawej stronie. I o, zobaczcie, nawet mnie telefon zapamiętał, szukałam ostatnio serka mascarpone do kręcenia tego filmu. I popatrzcie, pojawiły mi się gazetki, popatrzcie, w Auchan widzę, że można kupić serek mascarpone, otwieram gazetkę i co najważniejsze, ta gazetka mi się otwiera, mam nadzieję, że zaraz mi się tak załaduje, od razu na właściwej stronie i zobaczcie, mogę zobaczyć, że serek mascarpone pół kilograma kosztuje teraz 11,99 zamiast 16,45. No to już jest duża oszczędność i wiem, że wtedy warto pojechać po zakupy do sklepu, który ma to korzystniej cenowo. Zobaczcie, tutaj jest w Selgrosie, również jest cena, w jakim tu jeszcze sklepie, w Groszku też możemy kupić taki serek. No i teraz zobaczcie, tutaj są takie obok mojej gazetki jeszcze takie menu i coś, co ja lubię najbardziej, karty lojalnościowe. I to jest coś, co mi bardzo przypadło do gustu, bo logując się swoim kontem Google, mogę zeskanować wszystkie swoje karty lojalnościowe i słuchajcie, portfel nie musi być już taki opasły z tymi wszystkimi kartami. Ja jeszcze muszę Wam przyznać, że noszę drugi taki tylko z kartami i macie je zawsze przy sobie. Czasami gdzieś wychodzicie, zabieracie tylko telefon i nic więcej nie potrzebujecie. To jest bardzo wygodna sprawa. Dodatkowo muszę Wam powiedzieć, że aplikacja działa na wszystkich możliwych systemach komórkowych. Działa oczywiście na Androidzie, ja Wam pokazałam, jak wygląda na Androidzie, ale działa również na iOSie, na Windowsie, ale też na BlackBerry. Myślę, że to jest dobra informacja, bo przecież macie różne systemy operacyjne. I ostatnia ważna informacja. Jeżeli chcielibyście dostawać gazetki tylko z Waszego regionu, w którym mieszkacie, to po prostu włączcie geolokalizację i wtedy gdziekolwiek się nie znajdziecie, czy pojedziecie na wakacje, czy będziecie w miejscu, w którym mieszkacie na stałe, dostaniecie tylko gazetki z regionu, które Was interesują. No to już teraz wiecie, jak robię zakupy, żeby one były ekonomiczne i ekologiczne, bo ja tych gazetek, powiem Wam szczerze, nie lubię potem magazynować, bo to szkoda środowiska. Serek mascarpone kupiłam w promocji i Wam też właśnie w ten sposób polecam robić zakupy. Galaretka stygnie, a ja zabieram się za ułożenie biszkoptów na dnie blachy. I spód biszkoptowy bez pieczenia gotowy. To ja się zabieram teraz za przygotowanie tej kremowej masy. Tutaj w dzbanuszku mam mleko skondensowane, muszę je spienić. Spieniać polecam Wam w wysokim naczyniu. Dlaczego? Dlatego, że powinniście to robić na najwyższych obrotach, jeżeli oczywiście macie elektryczną trzepaczkę i wtedy będzie Wam wszędzie dookoła pryskać. A tak, zobaczcie, da się to zrobić, mleko jest spienione. Wystarczy około minuty takiego spieniania. No i jak widzicie, mleko, które jest dobrze spienione, no przynajmniej podwoi swoją objętość. Teraz do miski przekładam część serka mascarpone, około 1/3. Dolewam odrobinę spienionego mleka. Znowu przykrywam, żeby nie nachlapać. I mieszam trzepaczką, ale już na najniższych obrotach.
I mieszam tak długo, aż uzyskam, zobaczcie, taką jednolitą, gładką masę. Znowu dodaję kolejną porcję serka mascarpone. Dodaję znowu mleko skondensowane. Przykrywam i znowu mieszam. I tak aż połączę wszystkie składniki. Po zmiksowaniu serek mascarpone razem z mlekiem skondensowanym stworzyły taką dosyć rzadką, płynną masę i bardzo dobrze. To teraz ta część, która nam spowoduje, że to będzie niepłynne potem w cieście. Do dzbanka wlałam wrzątek 100 ml i 50 ml zimnej wody. Teraz przesypuję zawartość opakowania. Wszystko teraz ze sobą zmiksuję aż do całkowitego rozpuszczenia proszku. Kiedy żelatyna już się rozpuściła, no właściwie ją rozmiksowałam tutaj razem z wodą, mogę powoli dolewając, jednocześnie miksując moją masę, mieszać wszystko razem na najniższych obrotach. Tak przygotowaną masę odstawiam na chwilę teraz do lodówki, obieram truskawki i kroję na ćwiartki. Po około pół godziny masa powinna zacząć gęstnieć. Masa jest już z żelatyną i właściwie moglibyście się teraz zapytać, dlaczego od razu nie wylałam jej na biszkopty, tylko czekam, aż zgęstnieje. Dlatego, że jak była jeszcze taka rzadka, to wsiąkłaby w biszkopty, a ja chciałabym, żeby nie wsiąkła. Zobaczcie, tak wygląda już gęstniejąca masa. Ja ją teraz jeszcze ostatni raz wymieszam i przełożę do tortownicy. Tak przygotowaną masę wkładam jeszcze na 10 minut do lodówki. Po 10 minutach masa już na tyle zastygła, że mogę przełożyć na nią truskawki i na pewno się w niej nie zatopią. Oczywiście, jeżeli macie malutkie truskawki, to możecie dać je w całość. Moje były bardzo, bardzo duże, dlatego podzieliłam je na mniejsze części. Na końcu dodam jeszcze trochę owoców w innym kolorze. Zobaczcie, jak to wszystko będzie ładnie wyglądało. No to teraz już tylko zostało mi zalać galaretką owoce. Jak widzicie, jeszcze je wyrównuję ręką po to, żeby żadne nie wystawały, bo te, które będą wystawać, po prostu obeschną. No to co? Zalewam. Jeżeli też będziecie mieli tak dużo owoców jak ja, że nie przykryje ich galaretka, zresztą owoce lubią pływać, warto jest je przynajmniej zanurzyć w tej galaretce po to, żeby nie obeschły. No to teraz na około godzinę do lodówki. Galaretka stężała, no to co? Mam teraz taki cienki nóż i okrawam dookoła ciasto, żeby zdjąć tutaj ten brzeg blachy. I gotowe. Ciasto, jak widzieliście, przygotowuje się w bardzo prosty sposób. No, może trochę jest czasochłonne, ale przecież ten czas ono samo spędza w lodówce, a Wy możecie w tym czasie zrobić co innego. Ja poznawałam naczynia. Ciasto, jak widzicie, wygląda pięknie, jest puszyste, pyszne, aksamitne. Zresztą, co Wam będę zachwalać? Zróbcie i spróbujcie. A przy okazji, naprawdę polecam Wam aplikację Moja Gazetka w komórce. Wszystko mam pod ręką, nie muszę nic nosić i wiem, gdzie mogę zawsze kupić w promocji składniki, na przykład na takie cudowne ciasto. Życzę Wam jak zawsze smacznego i do zobaczenia. Pewnie chcielibyście zobaczyć, jak wygląda po przekrojeniu? Proszę bardzo.